do porządku obrad jest to stanowisko Rady Miasta Bielsk Podlaski w sprawie przywrócenia wszystkim radnym dostępu do bezpośrednich relacji ze wszystkich posiedzeń Komisji Rady Miasta. Dyskusja, do dyskusji zgłosił się pan Mrozkowiak. Proszę bardzo, udzielam panu głosu. Oczywiście każdy się domyśla, że chodzi o możliwość dostępu przez radnych do bezpośrednich relacji w komisjach, ale bezpośrednich relacji polegających nie na głosowaniu, zabieraniu głosu, tylko na oglądaniu. I chciałem zapytać, czy ktoś z urzędu na poprzednich komisjach oglądał komisję? I ciekawi mnie bardzo, czy ci urzędnicy pisali też wnioski do referatu, czy do pani sekretarz o to, że chcieli obejrzeć transmisję? Czy to tylko my radni musimy pisać? Podejrzewam, że nie, oni wchodzą bezpośrednio w link i oglądają. To radni muszą prosić, to radnym utrudnia się dostępu do pełnienia mandatu radnego. Dlaczego taki link nie jest automatycznie przesyłany na konta radnych? Przecież taki link można wygenerować przed komisjami i wszystkim radnym jednym SMS-em, e-mailem czy na skrzynkę przesłać. Każdy będzie mógł wejść, gdy będzie chciał wejść. Następne pytanie. Czy burmistrz może decydować w sprawach radnych? I na jakiej podstawie? Czy w sprawach organizacyjnych Rady Miasta może decydować burmistrz? Czy to burmistrz może podejmować decyzje? Czy burmistrz może ograniczać, może zmieniać funkcjonowanie Rady Miasta? Burmistrz tylko zabezpiecza, a nie decyduje o organizacji pracy Rady Miasta. Takie ustalenia regulujące, takie regulacje, ustalenia nie może wydawać burmistrz, lecz jedynie przewodniczący Rady Miasta, jeżeli już. To przewodniczący Rady Miasta organizuje, a burmistrz tylko zabezpieczy. Poza tym przypomnę jeszcze to, co mówiłem, czy burmistrz może informować o swoich decyzjach radnych poprzez odpowiedzi na interpretacje innych radnych. Co to za forma? Przytoczone w odpowiedzi na interpelację przez burmistrza przepisy dotyczą obradowania przez radnych, to znaczy ich bezpośredniego uczestnictwa w ramach pełnienia mandatu radnego. I wtedy jest to oczywiste, że od 1 lipca nie ma już możliwości obradowania zdalnego. Z tym się zgadzam bezwzględnie. Natomiast burmistrz nie może samodzielnie wprowadzać nowych procedur dla radnych, jeżeli oni chcą mieć możliwość obejrzenia relacji z posiedzeń komisji, w której są oni tylko obserwatorami i nie chcą zabierać głosu ani głosować. Wielu nie może przyjść na komisję, mogłoby to zrobić, ma przerwę, nawet nauczyciel ma przerwę między lekcjami, ja gdzieś zatrzymałem się, oglądam, jest to wtedy łatwiej, dostęp do tego jest bardzo łatwy. Chciałbym jeszcze zapytać, czy rezygnując z transmisji posiedzeń komisji, burmistrz, zakładam, że to decyzja burmistrza, nie sekretarza, że burmistrz pytał kiedykolwiek radę, lub choćby przewodniczącego o stanowisko w tej sprawie? Czy było? Czy to sam podjął taką decyzję? Żadna regulacja nie zabrania udostępniania relacji na żywo z posiedzeń komisji, które są dostępne dla wszystkich. I nie jest prawdą, jak w odpowiedzi na interpelację napisał burmistrz, że nie można mieć dostępu do posiedzeń z komisji skarg, wniosków i petycji. Wszystkie posiedzenia komisji są jawne i dostępne dla wszystkich. Przewodniczący ani burmistrz nie może zakazać wstępu na jawne posiedzenie komisji, a więc tym bardziej nie ma podstawy, aby uniemożliwić dostęp do relacji mieszkańców czy radnym celem obejrzenia jej przez internet. I chciałbym zapytać, jakie to dane osobowe, jak pisze burmistrz, prawnie chronione są poruszane podczas posiedzenia takiej komisji, które nie są poruszane podczas sesji? Domyślam się, że to burmistrz własnej inicjatywy lub osoba, która podjęła decyzję za niego, z własnej inicjatywy zdecydował, że radni muszą informować burmistrza, że chcą oglądać sesję. Dlaczego jest taki nadzór? Ja nie rozumiem, że ja się musiał tłumaczyć, uzasadniać to, że chcę obejrzeć komisję. Na e-napisy urząd wydał 1850 zł. Rozumiem, że to jest rocznie. A przecież napisy na
w Biuletynie Informacji Publicznej na nagraniach ukazują się z dwutygodniowym opóźnieniem. A więc podejrzewam, że pisane są przez pracownika. Jeżeli nie w całym stopniu, to w bardzo dużym stopniu. I to jest uzasadnione ekonomicznie? Wydawać 2000? A wiemy z odpowiedzi na interpelację, że takie rozszerzenie o transmisję komisji może kosztować 250 zł. Jeżeli to jest dużo, to Rada Miasta ma zaplanowane środki i chciałem nie tyle odpowiedzi, to żeby się każdy zastanowił, czy w 2022 roku ktoś z Państwa radnych sprawdzał, czy te środki zostały wykorzystane i na co? Czy zostały potem w trakcie roku przesunięte, czy na koniec roku przesunięte? Czy ktoś z Państwa, myśmy byli informowani, znaczy może nie ja, Państwo byliście informowani, co się z tymi pieniędzmi stało? Na co one zostały wydane? W tym worku usług i wszystkiego w sprawozdaniu nie wyczytacie tego. To trzeba iść do urzędu, analitykę, kont, trzeba wszystko sprawdzać. Więc jak będziemy zajmować się planowaniem budżetu na przyszły rok, to może warto zastrzec, że wszystkie zmiany w budżecie przewidzianym na obsługę rady, decyzje podejmują radni lub przewodniczący. Dziękuję, skończyłem. Dziękuję. Chciałbym jeszcze tylko złożyć wniosek celem przegłosowania. To jest wniosek. A więc pan złożył wniosek następującej treści. Dotyczy zmiany porządku obrad. Treść postanowienia proceduralnego do punktu trzeciego zgłaszam. Punktu trzeciego. Rada Miasta Bielsko-Podlaskiej domaga się od najbliższego posiedzenia komisji przywrócenia wszystkim radnym swobodnego dostępu do bezpośrednich relacji ze wszystkich posiedzeń komisji Rady Miasta bez konieczności składania wniosku. Nie, to tyle jest. Podpis pana radnego, to jest, złożył go pan oczywiście Bogusław Roskowiak i podpis, ale pani Jolanta Mierzwińska. Proszę bardzo, ma pani upoważnienia, żeby zabrać głos. Udzielam pani głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Z całym szacunkiem, panie Bogusławie, ale ja bym się chciała odnieść do e-napisów. Nie będę się wypowiadała w sprawie akurat wniosku, który pan złożył, ale będę broniła tutaj swoich pracowników. Ustawa z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych nałożyła na podmioty publiczne nowe obowiązki w związku z dostosowaniem materiałów multimedialnych do dostępności treści internetowych dla osób z niepełnosprawnościami, przepraszam. I tak od 23 września 2020 roku my jako urząd, zresztą każdy urząd, ma obowiązek tych nagrań z transmisji sesji po prostu mamy wszystkie filmy dostosować do tejże ustawy. I w ramach wykupionej usługi e-napisy są tworzone napisy do nagrań audio. Ja bardzo bym chciała, żebyście państwo, ja tak puszczę ten fragment, to jest dokument z ostatniej sesji. Ile on zawiera stron i jak to wygląda? Pracownik, który musiałby to sporządzić, on by siedział non-stop przez 20, praktycznie 4 godziny, żeby musiał to tylko do takiej formy dostosować. Natomiast w tym momencie robi to za nas komputer, praktycznie firma, tak? Natomiast my robimy korektę tego. Ja tutaj pozwolę sobie, żebyście państwo przejrzeli, jak to wygląda na żywca, gdzie firma nam to dostarcza, za co my płacimy 36 zł i 67 zł brutto za godzinę nagrania. Jeżeli sesja trwa 10 godzin, to możemy sobie przeliczyć, ale to jest materiał jeszcze nie obrobiony. Pracownik siedzi i niestety akurat musi do
takiej formy, jaką Państwo otrzymujecie później w protokole, to dostosować. Zajmuje mu to naprawdę bardzo dużo czasu. I chcę tylko powiedzieć, że przez to, że na pracownika jeszcze została nałożona dodatkowo taka czynność, urząd na tym zaoszczędza, dlatego że robi tę czynność dodatkową pracownik, oczywiście przystosowując to do formy protokołu, w ten sposób, że skoro godzina nagrania kosztuje 36,67 zł, a w ubiegłym roku, tak mniej więcej średnio podliczyliśmy sobie, było to 71 godzin nagrania, to oczywiście miasto zapłaciło odpowiednią kwotę w granicach 2000. Natomiast gdyby to robiła firma, a firmy bardzo chętnie przyjmują takie usługi, to za rozpoczęte 30 minut, to jest najtańsza oferta, musielibyśmy za rozpoczęte 30 minut zapłacić 109,47 zł. Czyli licząc za godzinę nagrania mamy 200 parę złotych, a rocznie byśmy zapłacili 15 tysięcy i to jest obowiązek wynikający z ustawy. Ja bardzo Państwa proszę o zwrócenie uwagi, jak wygląda ten dokument, to znaczy nie, to jest jeden dokument i proszę zwrócić uwagę, ile tej treści się tam znajduje i jak to wygląda nieobrobione, a pracownik musi nie to zrobić. Niestety często, żeby zdążyć na czas, a mamy teraz niestety obowiązek, żeby te 14 dni w świetle tej ustawy, znaczy w ciągu 14 dni zamieścić akurat nagranie obrobione z transkrypcją, w związku z tym musimy po prostu sprężyć się bardzo mocno. W przypadku, kiedy akurat nie dokonamy napisów, musimy taką informację zamieścić, w jakim terminie te napisy zostaną zrobione. Ale proszę mi wierzyć, naprawdę te e-napisy są nam po prostu niezbędne, potrzebne, a pracownicy są naprawdę bardzo mocno obciążeni akurat tą dodatkową czynnością. Także to jest... Dziękuję bardzo. Dziękuję. Adwokat pan Bogusław Mrozkowiak, udzielam głosu. Może ja byłem nieprecyzyjny lub pani mnie nie zrozumiała. Ja nie negowałem tego, bo uważam, że to jest konieczne. Tylko chodziło mi o przyrównanie wydatku. Odnosiłem wysokość wydatku do transmisji z posiedzeń. To ja nie neguję tego, uważam, że naprawdę to jest potrzebne i zgadzam się w zupełności z panią. To uwaga była, nie zrozumieliśmy się pewnie, no bo nie chodziło o to, że rzeczywiście jest to, to jest konieczność, to tam nie podlega dyskusji. Natomiast ja przyrównałem. Tu mamy 2000, i warto, to jest ekonomicznie uzasadnione, a tu jest tylko 250 zł i to jest ekonomicznie nieuzasadnione. Tylko o przyrównanie chodziło. Dziękuję, przepraszam. Pan radny Tomasz Sulima, udzielam głosu. Dziękuję panie przewodniczący, panie burmistrz, szanowni państwo radni, szanowni mieszkańcy. To ma być stanowisko, tak? Stanowisko. Jakby jeszcze wracając ten moment do poprzedniego projektu uchwały, na którym głosowaliśmy, ja rozumiem, że w przypadku stanowisk wnioskodawcy nie widzą potrzeby uzasadniania, wskazywania skutków finansowych. I teraz pytanie jest do doradcy prawnego, pani mecenas. Czy stanowisko, w którym używamy słowa domagamy się, ma jakiekolwiek skutki prawne, czy też nie? Mam wrażenie, że nie ma. To jest postulat. My postulujemy, ale chcę, żeby pan Bogusław miał coś tego świadomość, że to jest sobie amuzą to stanowisko. Dziękuję. Dziękuję. Adwokat pan Bogusław Mrozkowiak. Rezygnuje pan. Czy pani mecenas chciałaby coś powiedzieć w tej sprawie? Proszę, czy przerwę trzeba? Nie. Dziękuję panie przewodniczący. Przerwy nie trzeba. Stanowisko jest postulatem. Ono nie zmienia zasad procedowania wyrażonych chociażby w statucie i w regulaminach. Tak? To jest po prostu idea, którą przedstawi Rada, jeśli podejmie ten wniosek w głosowaniu. A jakby działanie w kierunku, żeby powstało zobowiązanie, no to wymaga zmian aktów prawa wewnętrznego. Dziękuję, ale musimy chwilę zaczekać, żeby to zostało wprowadzone do systemu, ten wniosek.
Taniec się zgłosił. Czy pan się zgłosił? Proszę bardzo, udzielam. Adwokat pan Bogusław Mrozkowiak. Ja nie wiem, czy dobrze panią zrozumiałem. Pani stanowisko sprowadza się do tego, że należałoby to najpierw uregulować w statucie, tak? My teraz przyjmujemy takie zasady. Nie, dobrze, to że jest nie, dobrze, przepraszam, nie oczekuję odpowiedzi. Radnym, także nie, nie. Ja mogę odpowiedzieć, nie, 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 ale nie w odpowiednim odpowiedzi. Trybie. Jak pan skończy, ja zgłoszę dobrze. Się do dyskusji. Jeżeli to ma być uregulowane w statucie, to chciałem się zapytać, a jak było dotychczas? To burmistrz łamał statut? Wtedy transmisję mieli wszyscy radni i nie było zapisu w statucie. A teraz się nagle takie kryterium pojawiło. To jeżeli tak, to ja rozumiem, że w następnej sesji rozpatrujemy kolejną zmianę statutu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze chwileczkę, już nie będziemy robili przerwy. Czy pani chce coś powiedzieć? Proszę bardzo, pani mecenas. Przepraszam, panie przewodniczący, ale chciałam się zgłosić normalnie, ale coś się stało akurat. Złośliwość rzeczy martwych i tablet nie działa tak, jak trzeba. Przede wszystkim chciałam powiedzieć o rzeczy takiej. To nie jest tak, że Rada poprzez wnioski, poprzez stanowiska będzie jakby wprowadzała, czy powiedzmy, będzie zmierzała do tego, żeby organizować pracę urzędu, żeby organizować pracę, za które odpowiada pan burmistrz. Generalnie z ustawy o samorządzie gminnym wynika wyraźny podział kompetencji. W jakim zakresie tak powiedzmy kompetencje i odpowiedzialność za realizowanie zadań przyjmuje na siebie Rada jako organ stanowiący, a w jakim zakresie kompetencje przynależą do organu wykonawczego. I jeśli chodzi o zobowiązania, to one muszą mieć źródło w postaci prawa, albo muszą wynikać z ustawy, albo muszą wynikać z regulacji wewnętrznych, z prawa miejscowego głównie, bo takie regulacje dotyczące działania organów publicznych są prawem miejscowym. Jeżeli pan burmistrz uważa, że w ten, a nie w inny sposób będzie organizował, powiedzmy, komunikację z radnymi czy z komisjami radnych, to jakby może to robić, bo to jest jego prawo. Natomiast, żeby Rada nałożyła na pana burmistrza jako organ wykonawczy obowiązki, to te obowiązki muszą wynikać z odpowiednich regulacji. I wydawało mi się, że ta skrócona wersja mojej wypowiedzi jakby była zrozumiała. Stąd to nie jest uprawnione logicznie i prawnie, nie jest uprawnione takie stanowisko, że jeżeli pan burmistrz robił w ten sposób, że ja nie wiem, tak, bo ja nie uczestniczę w pracach komisji, więc nie wiem, jak było, ja tylko powielam te twierdzenia, które tutaj padły, bo nie wiem, czy tak faktycznie było, że wielokrotnie słyszałam z ust pana radnego, że odebrano państwu dostęp. Nie wiem, czy odebrano, czy nie odebrano, czy to jest kwestia organizacji, która na pewno leży po stronie burmistrza i tak jak powiedziałam, nie ma burmistrz na tą chwilę, analizując i przepisy prawa, czyli ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dostępie do informacji publicznej,
i innych ustaw, na podstawie których działa burmistrz. To wszystko w zależności od materii, o której byśmy tam na razie rozmawiamy abstrakcyjnie. Tak jakby nie ma takiego przepisu, który zobowiązywałby pana burmistrza do takiej komunikacji. Jeśli takie zobowiązanie miałoby być nałożone, to na pewno nie w formie uchwały dotyczącej stanowiska. Podobnie ja się będę wypowiadać w sprawach różnych na temat petycji. Jakby jest to, powiedziałabym, temat bardzo podobny. To jest idea, postulat, natomiast zobowiązania, które potem można egzekwować, muszą wynikać z regulacji i po prostu muszą mieć swoją podstawę prawną. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, nie ma zgłoszeń do dyskusji, zamykam dyskusję i wniosek, który jeszcze przeczytam, poddaję za chwilę pod głosowanie. A więc wniosek jest następującej treści. Rada Miasta Bielsk-Podlaski domaga się od najbliższego posiedzenia komisji przywrócenia wszystkim radnym swobodnego dostępu do bezpośrednich relacji z wszystkich posiedzeń Komisji Rady Miasta bez konieczności składania wniosku. Tak, przed głosowaniem proszę o potwierdzenie obecności za pomocą zakładki kworum. A więc tak, no właśnie, mamy w tej chwili 16 radnych, nieobecni zwolnili się, pan Bierzyn cały od początku sesji jest nieobecny. Proszę Państwa, przechodzimy więc do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku, proszę przycisnąć przycisk za i podnieść rękę. Kto jest przeciw, proszę przycisnąć przycisk przeciw i podnieść rękę. Kto się wstrzymał, proszę przycisnąć przycisk wstrzymuje się i podnieść rękę. Podaję wyniki głosowania. W głosowaniu jawnym za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych, przeciw 2 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu, a więc wniosek został przyjęty. Czy pan w tej punkcie? Proszę, udzielam głosu. Zgłosił się pan Mrozkowiak w dyskusji, ale nie wiem, w jakim trakcie. Proszę bardzo. Ja w zasadzie nie powiedziałem jednej ważnej rzeczy, że takie procedury z komisjami w innych samorządach są codziennością. Wszystkie inne samorządy, bardzo dużo samorządów, może nie wszystkie, bardzo dużo samorządów takiej formy korzysta. Transmisji posiedzeń, dostępu do transmisji z posiedzeń Komisji Rady Miasta. Bez ograniczeń, bez regulacji, po prostu dają wgląd. W związku z tym, że to jest posiedzenia, są wszystkie jawne, to nie trzeba żadnych regulacji i leci to z automatu. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy, to był punkt 14, przechodzimy do punktu 15. Sprawozdanie z działalności burmistrza miasta.